Ostatni konkurs dla żłobków niepublicznych organizowany był teraz we wrześniu. Oferty można było składać do 19 września i udział w tym konkursie mogły wziąć wszystkie żłobki, które są wpisane do rejestru żłobków lub które wpisałyby się w tym terminie. Do konkursu przystąpił jeden nowy żłobek, który do tej pory jeszcze nie był dofinansowywany z budżetu miasta Gliwice i zaoferował miejsca dla 23 dzieci i w ramach konkursu otrzymała po 500 zł miesięcznie na każde dziecko, dzięki czemu opłata od rodziców o tą kwotę właśnie będzie obniżona. Środki te są przeznaczone na wydatki bieżące, takie jak wynagrodzenia dla opiekunów, wydatki na media czy środki czystości. Żłobek, którego zarządcy chcą otrzymać dotację, musi spełniać określone warunki. Podstawowym warunkiem to jest uzyskanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, czyli spełnianie wszystkich warunków, które narzucają nam przepisy, warunków lokalowych, warunków odpowiedniej kadry. My oczywiście oceniamy ofertę pod względem atrakcyjności też zajęć dla dzieci, ale przede wszystkim też bezpieczeństwa pobytu dzieci. Dotychczasowe wykorzystanie dotacji na żłobki oceniane jest przez Urząd Miasta pozytywnie. Dofinansowanie ze strony miasta przyczynia się do tego, do zainteresowania tą formą opieki i z punktu widzenia podmiotów prowadzących, które chcą otworzyć żłobek, widzą, że jest dofinansowanie, więc ta działalność ma szansę rozwoju, ale przede wszystkim ze strony rodziców, którzy dzięki dotacji ze strony miasta mają obniżoną opłatę. I to w znacznym stopniu, po 500 zł miesięcznie na dziecko to jest duża obniżka opłat ponoszonych przez rodziców w żłobkach niepublicznych. W planie przewidziane są kolejne konkursy na dotacje dla żłobków niepublicznych. W tym roku w planie finansowym na opiekę nad dziećmi do lat 3 mamy ponad 200 tysięcy zaplanowanych środków. W przyszłym roku te środki będą znacznie wyższe, chcemy dofinansowywać nie mniejszą ilość niż obecnie w żłobkach. A mamy nadzieję na większą ilość miejsc, ale również rozszerzyć dofinansowanie miejsc właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, o dziennych opiekunów, gdzie ta forma opieki również cieszy się zainteresowaniem rodziców i tych rodziców również wspomóc. Także środki będą wyższe niż w tym roku zaplanowane w budżecie. Zachęcamy do korzystania z dofinansowania.